kawał chłopa, Michał Bobrowski przed drugą edycją Wieczoru Walk R8. Witam po raz kolejny i może tak zapytam w związku z tym, co było najgłośniejsze, prawda? Twój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Miałeś tam jakby takie specjalne zaproszenie, z tego co wiem, od Donalda Cerrone właśnie, żeby trenować na jego farmie z nim właśnie. Powiedz, jakiego rodzaju to jest przeżycie właśnie, żeby trenować z tymi tak naprawdę wszystkimi, których widziałeś w telewizji wcześniej, a mogłeś teraz z nimi mieć do czynienia. Znaczy, zaczynając z początku, kawał chłopa to będzie dopiero jutro, jak się nawodnię. Polish to English, bo nie wiem, jak to już wypowiadać się. No właśnie, u nas Polska. No u nas Polska, więc mówimy po polsku i bardzo się z tego cieszę. Tak, było zaproszenie do nas, on zaprosił mnie do siebie na farmę, było coś takiego. Nie skorzystałem z tego, nie miałem możliwości, gdyż ograniczały mnie brak pojazdu jakiegokolwiek. Skorzystałem z tego, że do nas on przyjeżdżał do klubu. Jak chcieli, żebym sparował z nim, no to cieszyłem się z tego, bo dla mnie to jest właśnie duże jakieś takie przeżycie, sparować z zawodnikami, których widzę gdzieś tam w telewizji, widziałem, oglądałem, jakoś się wzorowałem na nich, oglądałem też jakieś ważenia, starałem się podpatrzeć jak najwięcej i miałem w końcu możliwość zweryfikowania swojego poziomu z nimi. No i jak wypadła ta weryfikacja? O takich rzeczach się nie mówi, to jest takie trochę... To co się dzieje na macie, zostaje na macie, tak? Tak, to jest niekoleżeńskie, więc to co jest na macie, zostaje na macie i między nami. Ważne, że jestem dobrze przygotowany i to powinno wystarczyć. Okej, a powiedz jakby... Poza tym, żeby była jakaś tam chęć sprawdzenia się właśnie takiej weryfikacji, czy to jest tak, że też wyjechałeś tam również, bo być tam w Stanach to jest taka możliwość, taki klucz, przepustka tak naprawdę do większego świata? Tak, no Jackson Wink ma świetny kontakt z UFC. Wszyscy, co oglądają UFC, widzą, że jak ktoś się bije z Jackson Wink, to nie jedna osoba, tylko zaczyna na gali i wrzucają 2-3 osoby. I nawet jeśli przegrywają ci zawodnicy, to dają świetne walki. Tu w Polsce, no ciężko takie miejsce. Tam mogę trenować tylko 2 razy dziennie. Nie myślę w ogóle o, żeby na weekend, załóżmy, odwiedzić dom, rodzinę. Tylko skupiam się na tym, wiem, mam świadomość taką, że przyjechałem tu tylko trenować. Trening, spanie, jedzenie i tak w kółko. Vitor Nobrega, bardzo doświadczony zawodnik, taki zawodnik z historią, jakby wpisał się w to polskie MMA. To chyba właśnie ciekawe doświadczenie właśnie walczyć z kimś takim. No jeden z takich prekursorów, jak już to KSW weszło do telewizji, więc no jestem bardzo szczęśliwy. To ta walka daje mi jakąś przepustkę wyżej i mogę w końcu udowodnić, na jakim poziomie walczę. I jeszcze zapytam, polecono mi, żebym zapytał ciebie o co się zmieniło pomiędzy poprzednim pojedynkiem a tym. Ponoć jakaś ciekawostka. W twoim życiu prywatnym mam na myśli. Prywatnym? Nie, prywatnym wszystko w sumie, nie wiem. Może zawodowe chodziło? Jeżeli chodzi o życie prywatne, to zmieniło się to, że coraz więcej ludzi zaczęło mnie zauważać. Czy to u mnie w moim rodzinnym mieście, czy to w Krakowie, to zasługa mojego menadżera, moich sponsorów, którzy oprócz tego, że pomagają mi finansowo, to też mnie promują. Czy też się kumplujemy, więc zawsze jak, wiadomo, jak ktoś ma dużą firmę, to wiele osób się przewija i zawsze gdzieś tam wspominali o mnie, wywiesiłem też duży billboard na wjeździe do mojego rodzinnego miasta, gdzie chodziłem do wszystkich szkół i tak dalej. No na wsi bym nie wywiesił, bo mało kto na tą wieś do mnie zagląda, więc wywiesiłem w mieście. A zawodowo się zmieniło to, że współpraca z trenerami, porozumiałem się z trenerem Joachimem, który przebywa obecnie w Jackson Wink. Trener Winkel John również mi poświęcił czas na rozwój moich umiejętności. No i to tyle. Dobrze, w takim razie życzę jutro dobrego pojedynku. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.